W tym filmie pokażę, jak rozwiązać przykładowe zadanie z ćwiczenia, które znajduje się na naszym portalu Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajduje się w opisie filmu poniżej. No i tutaj w tym zadaniu chodzi o to, żeby zidentyfikować pochodną, jakiej funkcji tutaj ktoś próbuje obliczyć. Mamy tutaj wzór, że f' w punkcie jakimś tam to jest dany jakimś wzorem, jakąś granicą. No i mamy z tego wzoru odczytać. Po pierwsze, jakiej funkcji to jest pochodna, a po drugie, w jakim punkcie. No i tutaj mamy ściągawkę w postaci takiego wzoru na pochodną. I mamy porównać to, co tutaj jest, z tym wzorem na pochodną i po prostu zidentyfikować odpowiednie elementy tego wzoru. No i to jest taki wzór na pochodną, który się rzadko pojawiał w poprzednich filmach. W zasadzie pojawił się tylko raz w tym filmie, w którym ja mówiłem o alternatywnych formach definicji pochodnej. No, ja tam dowodziłem, że, że ten wzór, który tutaj mamy właśnie, jest równoważny temu wzorowi, do którego jesteśmy bardziej przyzwyczajeni. Ja może go teraz napiszę, żeby wiadomo było, o czym mówię. Mamy taki wzór, że F od x to jest granica z ilorazu różnicowego zapisanego w takiej formie. że Tutaj mamy wartość funkcji w x plus h, odjąć wartość funkcji w punkcie X, podzielone przez ten różnicę argumentów H no i przy h dążącym do zera. No i ja w tamtym filmie o alternatywnych definicjach pochodnej, no to ja pokazałem, że ten wzór definiuje dokładnie to samo pojęcie, co ten wzór, tylko trzeba tam odpowiednie zrobić podstawienia. No na przykład h to jest po prostu różnica argumentów x minus a. My widzimy, że tutaj też mamy taką granicę, że ten mianownik dąży do zera, czyli ta różnica argumentów dąży do zera, tak samo jak tutaj. I bierzemy wartości funkcji w takich punktach, które się do siebie zbliżają, tak samo jak tutaj. No i dokładnie można formalnie przeprowadzić dowód równoważności tych dwóch wzorów. No i w tym zadaniu akurat jest pochodna obliczona za pomocą tego wzoru, który tutaj jest. No i teraz musimy zidentyfikować, co to jest za funkcja i jaki to jest punkt. No to widać, że ten punkt to musi być a równe 5, no bo tutaj mamy f' w punkcie a, no, i wszędzie tam, gdzie występuje w tym wzorze u góry a, no to w tym dolnym wzorze występuje piątka. Tutaj mamy f' w piątce przy x dorodzeń do 5. Mamy x minus a, mamy x minus 5. Czyli rzeczywiście to musi być tak, że a jest równe 5. No, a jaka jest funkcja? Jaka jest funkcja f od x? Jaki jest jej wzór? No, tutaj mamy x do trzeciej, a tu mamy f od x odjąć 125. A to ma być f od a no to widzimy, że ta funkcja to musi być po prostu x do trzeciej. No bo f od x to jest x do trzeciej, no i to się zgadza, no bo f od 5, czyli to, to jest rzeczywiście 125. Tak, ja może to napiszę nawet, że f od 5 to jest 125 i wszystko się zgadza. W mianowniku mamy różnicę między x a a, czyli piątką. Czyli rzeczywiście dla takiego wyboru, że a jest równe 5, a f od x jest równe x do trzeciej, ten górny wzór sprowadza się do tego dolnego wzoru. Czyli widać, że obliczamy pochodną funkcji f od x równa się x do trzeciej w punkcie a równym 5. No można tutaj jeszcze sobie na przykład narysować wykres tej funkcji, żeby sobie lepiej wyobrazić, o co chodzi. Jak wygląda wykres funkcji x do trzeciej? No wygląda jakoś, jakoś tak. Tutaj mamy tę część dodatnią, tutaj mamy tę część ujemną. No i teraz bierzemy x równe 5. Powiedzmy, że tu jest gdzieś x równe 5. No i wartość w tym punkcie jest 125. No to już widać, że tutaj kompletnie nie w skali ja to narysowałem. Jeżeli tu ma być 5, tu ma być 125. No ale gdybym to chciał narysować w skali, no to to 125 by było tam kilka pięter wyżej. Przy, tym, jak, przy takiej skali na osi x jak tutaj jest. No bo dokładnie 25 razy dalej. No dobrze, i teraz pochodna mówi nam, jakie jest nachylenie stycznej do tego wykresu w tym punkcie, czyli nachylenie takiej prostej. No i żeby znaleźć nachylenie tej stycznej, no to my się posiłkujemy najpierw jakimś punktem x, takim pomocniczym. Powiedzmy, że ten punkt x jest gdzieś tutaj. Tu jest jakaś wartość w tym punkcie x. No i rysujemy sobie najpierw taką sieczną, która przechodzi przez te dwa punkty. Nie napisałem tutaj, ma być f od x. No, i w miarę jak ten punkt x zbiega do piątki, to ta sieczna będzie zbiegała do tej stycznej. Czyli nachylenie tej siecznej będzie zbiegało do nachylenia tej stycznej, no i stąd jest ten wzór na pochodną. Zapraszam do samodzielnego rozwiązywania zadań o pochodnych, które są w tym ćwiczeniu. Ja tutaj zrobiłem jeden przykład, a tam jest dużo innych ciekawych przykładów.